Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Szkoła Tolerancji. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Jak zrealizować Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku w szkole? To temat dzisiejszego webinaru, którego prowadzącą jest pani Maja Dobiasz-Krysiak. Już za chwilę przekażę jej głos. Ale zanim to nastąpi, omówię kilka kwestii technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już tam się przywitała pani Magdalena. Dzień dobry. Pani Halina, witam również. Właśnie za pomocą tego okna mogą państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to ja postaram się gdzieś w indywidualnej rozmowie już pomóc i je rozwiązać. I nie pozostaje mi nic innego. Życzę owocnego spotkania. Mam nadzieję, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarium poświęconym organizacji Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku w Waszych szkołach. Jestem bardzo zadowolona, że to spotkanie nareszcie mogło się odbyć i nareszcie mamy przed sobą narzędziownik Patrioty i Patriotki XXI wieku, który to właśnie pomoże nam krok po kroku przeprowadzić ten mikroprojekt, którym jest zorganizowanie Dnia Patrioty i Patriotki. Ja mam na imię Maja Dobiasz-Krysiak i jestem od lat koordynatorką programu Szkoła Tolerancji, a także redaktorką i współautorką tekstów w tym narzędziowniku, więc znam go dość dobrze i jestem w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości. Tutaj na dole, dzień dobry, jest czat. Proszę zadawać pytania, proszę swoje wątpliwości też tam wstukiwać. Zanim zaczniemy, ja mam dla Państwa jedno pytanie, bardzo ważne, pytanie o cel. W ogóle pytania o cel będą nam przyświecać w dzisiejszym spotkaniu. Pytanie właśnie wpisuję. Dlaczego organizujesz Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku w swojej szkole? To jest nasze pytanie, które będzie nam towarzyszyło przez całe dzisiejsze webinarium. I bardzo Was proszę, bardzo Państwa proszę o to, żebyście się nad tym zastanowili i odpowiedzi wpisali właśnie w czacie na dole. Będziemy do tego pytania wracać. Nasza prezentacja, którą tutaj widzicie, to nic innego jak po prostu ten narzędziownik. Omówimy teraz krok po kroku wszystkie punkty, które są tam zawarte. Dlaczego patriota i patriotka XXI wieku? No cóż, wychodzimy z takiego założenia, że wszystko, co robimy, powinno być gdzieś na miarę naszych czasów. Doskonale wiemy, będąc nauczycielami, nauczycielkami, że to, co dzieje się teraz w mediach, w polityce, bardzo wpływa na naszych uczniów, na to, o czym rozmawiają, na treści, którymi przesiąkają. I można mieć czasem wrażenie, że to, co się dzieje na korytarzach w naszej szkole, to jest pewien rodzaj powrotu do myślenia o patriotyzmie niemalże w taki XIX-wieczny sposób. My nazywamy to powrót do patriotyzmu krwi i ziemi. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak sama nazwa wskazuje, bardzo chcielibyśmy także pokazać takie obywatelskie oblicze patriotyzmu. Obywatelskie, czyli takie, które mówi nam o odpowiedzialności społecznej, o zaangażowaniu, o działaniu społecznym. Dlatego właśnie wymyśliliśmy w tym roku taką, a nie inną formułę Szkoły Tolerancji. Formułę, która byłaby bardzo silną akcją, znaczącą akcją w wielu szkołach w całej Polsce jednego dnia. Dlatego właśnie jestem narzędziownik patrioty i patriotki.
Razem z Fundacją Edukacyjną imienia Jacka Kuronia i z naszymi liderkami i liderami Szkoły Tolerancji, którzy współpracują z nami już od lat, wymyśliliśmy ten narzędziownik. Naszym przewodnikiem jest Jacek Kuroń. Właśnie dlatego, że jest to osoba, która jest pewnym takim rodzajem uosobienia działacza społecznego, właśnie postawy zaangażowanej, postawy społecznikowskiej, człowieka, który od społecznika stał się politykiem, ale też takiego człowieka, o którego trochę nam chodzi, jeśli chodzi o poszukiwanie naszych lokalnych patriotów lokalnych. Dlatego, że przede wszystkim celem jest zachęcenie młodych ludzi do tego, żeby poszukali w swoich społecznościach, w szkole, w miejscowości, w dzielnicy takich osób, żyjących bądź nie, które można nazwać patriotą. Czyli takich osób, które niekoniecznie są odbrązowione, które są bez skazy. Chodzi nam o osoby rzeczywiste, żyjące, działające, których taką schedę, dziedzictwo można zobaczyć w działaniu w naszych społecznościach. Więc Kuroń jest trochę takim przewodnikiem. Jego myśli, jego książki teraz często wydawane są naszymi podstawowymi materiałami. Natomiast to nie ma być Dzień Kuronia. To ma być dzień poszukiwania właśnie tej postawy patriotycznej, patriotyzmu obywatelskiego w naszych społecznościach i u nas lokalnie. Dlatego właśnie chcielibyśmy przez cały ten proces pracy nad Dniem Patrioty i Patriotki XXI wieku skupić się na wartościach, na postawach i na ideach. Dlatego, że mamy gdzieś takie wrażenie, że to właśnie wartości wyznawane, postawy prezentowane świadczą o patriocie XXI wieku, tym właśnie współczesnym obywatelskim patriocie, a nie bohaterskie czyny, do których odnosi się patriotyzm krwi i ziemi. Czy wymyśliliście Państwo może, dlaczego organizujecie Dzień Patrioty i Patriotki w swojej szkole? Ja mam na to pewną odpowiedź. I zachęcam Państwa także do tego, żeby myśleć trochę w taki podobny sposób. To jest powód, dla którego ja osobiście organizuję ten dzień. Ponieważ wierzę w działanie, a nie w gadanie. Działanie, akcja, Dzień Patrioty i Patriotki. Jednak praca na wartościach to bardzo trudna i delikatna sprawa. Dlatego organizując Dzień Patrioty i Patriotki, chciałybyśmy, żeby cała ta struktura była bardzo uporządkowana, bardzo ustrukturyzowana, żebyśmy się nie dali zaskoczyć, żebyśmy znali odpowiedzi na pytania, ale także, żeby ta praca, którą robimy, była świadoma. Dlatego proponujemy Państwu pracę już sprawdzonymi metodami, które w Centrum Edukacji Obywatelskiej używamy bardziej. Są to na przykład elementy oceniania kształtującego, elementy design thinking, czy też taka metoda pokojowego rozwiązywania konfliktów co-resolve. Ja to wszystko zaraz omówię. Elementami oceniania kształtującego są na przykład cele. Zachęcam Państwa do tego, żebyście myśleli o organizowaniu tego dnia poprzez cele. My w tym przyborniku określiliśmy cele, które nam przyświecają. I to właśnie wzmocnienie obywatelskiego rozumienia patriotyzmu, odnalezienie wśród członków społeczności lokalnej osób, którym bliskie są wartości i postawy tak rozumianego patriotyzmu, a także zbudowanie tej pozytywnej alternatywy wobec nasilających się postaw ksenofobicznych, nacjonalistycznych. Więc to są nasze cele, cele organizatorów. Są to cele ogólne. Do tych celów proponujemy Wam kryteria sukcesu. Czyli to są takie działania, które należy podejmować, aby te cele w pełni osiągnąć. Czyli co należy zrobić, żeby osiągnąć te cele, o których mowa była powyżej. Na przykład reagować podczas pracy z młodzieżą na różne przejawy mowy nienawiści czy dyskryminacji w grupie. Skupiać się też na tych codziennych sytuacjach i relacjach społecznych, a nie na wyjątkowych wydarzeniach, które są raz na jakiś czas. No i przede wszystkim uczyć w duchu naszego przewodnika, czyli Jacka Kuronia, w duchu i wedle jego postawy otwartej, solidarnej, społecznej,
społecznikowskiej, łączającej różne grupy społeczne. Dlatego najpierw proponujemy Państwu tego typu działanie z grupą, które będzie właśnie jeszcze raz określaniem celów i kryteriów sukcesu już dla Was. One mogą być spójne z tymi, które przedstawiłem przed chwilą, ale mogą też być Waszymi prywatnymi celami. Chciałabym, żebyście w pierwszym kroku spróbowali z grupą to określić. Po co to robimy? W jakim celu? Dlaczego to jest ważne dla młodych ludzi? Dlaczego refleksja nad patriotyzmem może być teraz dla nich czymś istotnym? Do tego proponujemy Państwu w tym pierwszym zadaniu określenie kryteriów sukcesu. Czyli co ja jako uczeń mogę zrobić, powinienem zrobić, żeby te cele spełnić, żeby pod koniec mojego działania te cele oznaczyć tikiem, ptaszkiem, jako oznaczone, jako zrealizowane. Tak więc to jest pierwsze zadanie, które Państwu proponujemy, dlatego że wydaje nam się, iż wracanie do tych celów będzie tutaj podstawą. Próbujemy zdefiniować także, czym jest patriotyzm XXI wieku, ten patriotyzm na miarę naszych czasów. My z grupą liderów i liderek, z Danutą Kuroń w Teremiskach, również postaraliśmy się na samym początku naszego spotkania zdefiniować, czym ten patriotyzm XXI wieku może być. Pewnie część z Państwa już widziała graf, który jest w jakimś sensie podsumowaniem tego naszego spotkania, tej naszej burzy mózgów. Zastanawialiśmy się nad patriotyzmem i ułożyliśmy to w postaci takiego grafu, który również Państwo możecie zrobić w programie bubl.us/pablos i przywiesić na ścianie w szkole, żeby pokazać swoim uczniom podsumowanie tego działania, które z nimi wykonacie. My zastanawialiśmy się nad patriotyzmem, czy patriotyzm dla nas to dziś jedynie etos, czy może również jakaś umiejętność identyfikacji się z miejscem, z państwem, z społecznością lokalną, czy to jest życie dla jakiejś wspólnoty, czy jest to szacunek dla inności, odmienności, wszystkie te wartości, które są dla nas istotne w szkole tolerancji, czy też świadomość i krytyczne, dynamiczne ujęcie tradycji, czyli taki zwrot ku historii, ale z takim namysłem krytycznym, namysłem namysłem w duchu nowego patriotyzmu. Zachęcam Państwa bardzo do tego, żebyście myśleli też w takich kategoriach, by to uczniowie na sam początek określili, czym jest dla nich ten patriotyzm. Zasadami takiej burzy mózgów jest to, by nie oceniać, by na początku zebrać jak najwięcej tych propozycji, ewentualnie je uzupełniać i rozwijać, natomiast nie dyskryminować ich od razu. Więc uczniowie mogą mieć bardzo różne pomysły na to, czym może być ten patriotyzm w XXI wieku. Nie chodzi nam o to, żeby wybierać tylko te właściwe, które nam wydają się istotne, ale o to, żeby dyskutować, żeby za każdym razem poddawać to jakiejś krytycznej analizie i namysłowi. Kiedy myślimy o tym dniu patrioty i patriotki, festiwalu 16 listopada, czyli trochę po 11 listopada, podczas Dnia Tolerancji obchodzonym na całym świecie, myślimy o nim jako o takim mikroprojekcie. Mamy w tym momencie praktycznie 2 miesiące na przeprowadzenie tego działania, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy traktować to działanie jako taki mikroprojekt, czyli skupić się na wszystkich tych zadaniach, które ułatwiają nam pracę metodą projektu. Podziałem na grupy projektowe. Takie grupy, które same mogą w jakimś stopniu decydować o tym, co chcą zrealizować podczas tego Dnia Patrioty, jakie treści są dla nich istotne. Oczywiście my możemy im coś proponować, natomiast wydaje mi się, że bardzo istotne jest też to, żeby oddać im w jakimś stopniu decyzję, tak? Pole do decyzji. To, co jest jeszcze istotne w tym mikroprojekcie, to to, żeby zaplanować działania w harmonogramie. To są tylko 2 miesiące, spotkań będzie zaledwie kilka, ale w tym harmonogramie możecie Państwo ustawić także pracę domową uczniów i spotkania grupowe, które będą jedynie takim spotkaniami sprawozdawczymi.
Bardzo istotne dla nas jest to, żeby wszystkie szkoły biorące udział w programie, a jest ich ponad 160, chociaż liczyliśmy jedynie na 30, zrealizowały to działanie jednego dnia. To będzie efekt i to będzie rzeczywiście znaczyło, że namysł nad tym patriotyzmem jest dla nas istotny. Jeśli chodzi o takie narzędzia metodyczne, które mogą Państwu pomóc w pracy, to ja tutaj polecam na przykład formularz harmonogramu, który mogą Państwo znaleźć w naszej innej na stronie naszego innego programu, Kto na Ochotnika, Szkolne Programy Wolontariatu, tutaj zaznaczam na żółto, w zakładce Materiały Edukacyjne dla Uczniów, ale wiem, że Państwo już jesteście bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o pracę metodą projektu, dlatego myślę, że nie będzie to problemem. Druga rzecz, którą Państwu proponuję, to to, żeby skupić się na myśleniu o festiwalu jako o grze. Żeby nie zrobić z tego kolejnej po prostu akademii, zaangażować uczniów w przygotowanie tego działania, te grupy projektowe, w myślenie o tym, jak zmienić festiwal w grę. Ja przez wiele lat pracując na Uniwersytecie Warszawskim w Kolegium Kształcenia Nauczycieli, pracowałam metodą gry korytarzowej. Dlatego trochę Państwu tutaj ten mój sprawdzony pomysł sprzedaję w tym narzędziowniku. Gra korytarzowa polegałaby na tym, że w każdej sali lekcyjnej jest jakieś zadanie do wykonania, a uczniowie, goście chodzą z kartą gry, taką na przykład jak ta. Nie wiem, czy to się tutaj uda powiększyć. Karta gry, na której można zdobywać pieczątki za rozwiązywanie zadań w konkretnych salach. Zadanie w sali, pieczątka. Zadanie w sali, pieczątka. Taka karta gry ze zdobytymi pieczątkami może być później wrzucona gdzieś do urny, koszyka. Ona jest podpisana imieniem i nazwiskiem grającego, dlatego wiadomo, kogo będziemy później losować. Kilka wylosowanych osób może dostać później jakieś nagrody adekwatne do tematu. To może wpłynąć dobrze na motywację, a także to jest rzeczywiście trochę takie grywalizowanie tego całego wydarzenia. Często się mówi o grywalizacji, o tym, żeby włączać te elementy w nauczanie. I właśnie zorganizowanie gry korytarzowej zamiast apelu na sali gimnastycznej, myślę, że to jest doskonałym wariantem, a z własnego doświadczenia wiem, że nieźle się to sprawdza i rzeczywiście wzbudza dość duże zainteresowanie. Sprawdzę teraz, co się dzieje na czacie, bo już jakiś czas tam nie zaglądałam. Strona internetowa, pani Dorota. Zejdę niżej. Pani Maćkula pisze. To bardzo istotne, aby kształtować u uczniów właściwe postawy, w tym patriotyczne. Im wcześniej, tym lepiej. Uczniowie powinni angażować się w życie społeczne szkoły. Dzień Patrioty i Patriotki XX wieku to doskonały pomysł, aby szukać w najbliższym otoczeniu takich wzorców. Pani Dorota potem komentuje, słuszna obserwacja, uczniowie są przesiąknięci polityką i nie bardzo wiedzą, co z całej lawiny medialnych doniesień w istotny sposób kształtuje ich jako Polaków i patriotów. Tak więc ja się zupełnie zgadzam i też z takich jakby przesłanek wychodzimy i to są rzeczy, które są dla nas bardzo istotne w Centrum Edukacji, z którymi cały czas się mierzymy również na naszych fanpage'ach facebookowych Szkoły Tolerancji czy Nienawiść Jestem Przeciw. Tak jak mówiłam, webinarium jest przejściem po narzędziowniku, po to, by Państwu trochę ułatwić z nim pracę, ale też po to, żeby pokazać, na jakie elementy tego narzędziownika warto zwrócić uwagę. Poza tymi wskazówkami czysto metodycznymi, w naszym przewodniku również zamieściliśmy teksty i scenariusze ćwiczenia. Pani Danuta Kuroń, wdowa po Jacku Kuroniu, napisała dla nas bardzo interesujący tekst dotyczący metody grup zadaniowych Jacka Kuronia.
Ja mam gdzieś takie wrażenie, że Jacek Kuroń jako wychowawca, Jacek Kuroń jako instruktor harcerski, jako człowiek pracujący z młodzieżą, to jest dla nas nauczycieli takie bardzo istotne źródło inspiracji. Szczególnie, że był to człowiek, który miał tę okazję, której my nie mamy zbyt często, że jego myśli, idee przebiły się i do mediów, i do szerokiej publiczności. Więc Jacek Kuroń chciał pracować z młodzieżą nie metodą projektu, którą my z Centrum Edukacji tak bardzo lubimy i staramy się promować, ale metodą grup zadaniowych. To jest tak alternatywna sprawa, której nie projekt, czyli zamknięta całość jest istotny, ale proces. Proces i kształtowanie grupy poprzez mniejsze i większe zadania. Polecam Państwu na początku zapoznanie się z tym tekstem Nuty Kuroń. Jest to zupełnie wyjątkowa osoba, która bardzo pomogła nam w takiej merytorycznej pracy nad narzędziownikiem. Ten tekst jest zaledwie kilkustronicowy, natomiast jest to zupełnie nowatorskie spojrzenie na pracę z młodzieżą. Nowatorskie, a jednak sprzed kilku lat. Następnym punktem są ćwiczenia liderów i liderek. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, sześć scenariuszy. Zachęcam Państwa do zapoznania się z nimi, ale refleksyjnie. To znaczy nie realizujmy wszystkiego, realizujmy tylko te rzeczy, które rzeczywiście nam się przydadzą. Te scenariusze są w taki sposób zaprojektowane, że każdy z nich na samym początku ma cele szczegółowe, czyli takie małe cele, które realizowane są poprzez działanie, czy to ćwiczenie, czy to scenariusz, w ramach naszych celów głównych. Więc od razu będziecie Państwo, czytając tę publikację, mieli okazję zerknąć, czy te cele szczegółowe pokrywają się z celami Waszej grupy, czy są istotne, czy są ważne, czy może lepiej dobrać jest jakieś inne ćwiczenie z tych propozycji, a może jeszcze innych propozycji szkoły tolerancji. Przyjrzyjcie się Państwo tym ćwiczeniom. One są o tyle interesujące, że zastrzegam, że każde z tych ćwiczeń było testowane na nauczycielach i żaden nie ucierpiał. To znaczy my, pracując nad tą publikacją, zamknęliśmy się w Uniwersytecie Ludowym w Teremiskach i przez trzy bite dni ćwiczyliśmy te ćwiczenia na sobie, przechodziliśmy je, dawaliśmy sobie informację zwrotną, dlatego mam wrażenie, że one naprawdę są przećwiczone i są możliwe do realizacji w szkole. Są po prostu, tak jak to się mówi, w grach grywalne. Ja szybko postaram się przejść przez te ćwiczenia, ich jest aż sześć, a to jeszcze nie koniec, tak żeby Państwu trochę przybliżyć, czego one mogą dotyczyć. Scenariusz pierwszy Małgorzaty Rusiłowicz i Bożeny Sucharskiej w kręgu wartości, idei i postaw. Tak jak mówiłam, wartości to jest nasze słowo kluczowe. Małgorzata i Bożena Sucharska proponują tutaj bardzo interesujące ćwiczenie. Ćwiczenie, które nazywa się kręgiem wartości Jacka Kuronia. Na początku proponujemy krąg wartości uczniom. Później proponujemy krąg wartości całej grupie. A na sam koniec zestawiamy te dwa wypełnione własnymi wartościami kręgi z tymi wartościami, które wynikają z działalności Jacka Kuronia. Dzięki temu proponujemy uczniom najpierw taką głęboką wewnętrzną autorefleksję nad tym, jakie wartości są dla mnie istotne osobiście, jakie wyznaję, jakie postawy są moim zdaniem postawami, które należy w jakiś sposób kopiować, dzięki którym stajemy się lepszymi ludźmi. Później zestawiamy te nasze indywidualne postawy z postawami całej grupy, a na sam koniec konfrontujemy je z postawami Jacka Kuronia, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że Kuroń może być osobą dość obcą naszym uczniom. I dzięki tej pracy staramy się również wprowadzić trochę tej historii najnowszej, a także dzieła i myśli tej postaci do szkoły. Mam tutaj jakiś problem z prezentacją. Nie wiem, czy jest dla Państwa widoczna.
Proszę powiedzieć na czacie, czy widzą Państwo prezentację, bo ja szczerze powiedziawszy nie widzę. O, strona 28. Czyli jednak prezentacja ruszyła. Chciałabym Państwu pokazać, jak wyglądają takie kręgi. To jest taki materiał, który możecie Państwo znaleźć jako załącznik w naszej publikacji. Wszystkie te materiały możecie Państwo oczywiście skopiować i używać w swoich szkołach na lekcjach. Znowu tutaj coś się wiesza. W jaki sposób mogę poradzić temu? Czy mogę prosić o jakąś pomoc techniczną? O, teraz Państwo widzicie ten krąg wartości, o którym mówiłam. Te pola to pola, w których zachęcamy uczniów do wpisania własnych wartości, czy to osobistych, czy też później grupowych, a te zewnętrzne to pola, w których uczniowie będą później określali, które te wartości wpisanych są dla nich najważniejsze, a które zajmują następne miejsca. Myślę, że to ćwiczenie jest o tyle istotne, dlatego że ono rzeczywiście wprowadza trochę w myśli Jacka Kuronia. Na samym końcu również można znaleźć krótką biografię tego człowieka. Ona jest, mam wrażenie, bardzo przydatna do takiej wstępnej pracy z uczniami. Również znajduje się tam jego zdjęcie. To jest taka grafika wykonana na podstawie zdjęcia. Możecie Państwo oczywiście i filmy z tym człowiekiem. Natomiast tutaj w załączniku mamy krótką biografię, która pomoże uczniom na początku w poruszaniu się w tym świecie nowoczesnej i nowożytnej historii, a także fragmenty książki Uwaga Zespół, która jest no takim rzeczywiście podstawowym dziełem, jeśli chodzi o myślenie Kuronia, o wychowaniu. Kolejne ćwiczenie, które Państwu proponujemy, które jest propozycją dla uczniów może trochę starszych, to scenariusz naszej lerki Eweliny Waląg, Władza i sprzeciw, filozofia buntu Jacka Kuronia. I to rzeczywiście jest taka refleksja nad buntem, nad taką postawą nieposłuszeństwa obywatelskiego, postawą nieposłuszeństwa wobec władzy. Za przykład autorka tutaj podała rok 68, dlatego cały przebieg zajęć opiera się na wprowadzeniu uczniów w klimat roku 68, a przede wszystkim w klimat wydarzeń związanych z wystawieniem spektaklu Dziady Kazimierza Dejmka. I tutaj znowu my robimy taką pracę, która trochę wybiega może poza program szkolny, ale która wydaje mi się, że jest pracą bardzo istotną, czyli pokazania na wydarzeniu historycznym, takim jakie były represje i fala antysemityzmu, która narosła po reakcji władz na
spektakl Dziady Dejmka, porównania tego z sytuacją obecną, sytuacją współczesną. Bardzo często te wydarzenia historyczne, one są po prostu dla nas jakąś taką kuźnią, dzięki której możemy pokazać trochę metaforycznie to, co dzieje się w kraju dzisiaj, w odniesieniu właśnie do mechanizmów, które działały uprzednio. Tak więc tutaj refleksja cała prowadzona jest nad ukazaniem mechanizmów opresji, mechanizmów opresji władzy. Oczywiście mówimy tutaj o zupełnie innego rodzaju władzy, natomiast pewne mechanizmy są takie same. Autorka tutaj proponuje nam na przykład zamienienie całej sali w galerię poświęconą tamtym wydarzeniom i też pomaga nam w tym. Ten scenariusz pełen jest załączników, tekstów, ćwiczeń, które pomogą nam snuć refleksję nad tym wydarzeniem historycznym w odniesieniu do współczesności. Pokażę Państwu tylko niektóre z nich. Możecie też oczywiście zajrzeć do tego w domu. Tutaj mamy bardzo bardzo uporządkowany, dobrze podany przebieg wydarzeń, który doprowadził do takich, a nie innych represji politycznych. Są nazwiska, są wydarzenia uporządkowane, tak więc nawet jeżeli nie czujemy się na początku bardzo silni w przekazywaniu tych historii, sama formuła scenariusza niezwykle nam w tym pomoże. To jest może scenariusz rzeczywiście przeznaczony dla starszych z naszych uczniów, natomiast jest niezwykle ciekawy, niezwykle intelektualny, bardzo dobrze napisany, pełen odniesień historycznych, dlatego bardzo polecam tym z Państwa, którzy również chcą wprowadzić wątek artystyczny, wątek sztuki w pracy nad Dniem Patrioty i Patriotki. Zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się dokładniej scenariuszowi Eweliny Waląg i skupić się na buncie. Następny scenariusz to już rzeczywiście bardzo silne odniesienie do działań artystycznych, szczególnie tych, które możecie Państwo zaproponować nie tylko przed festiwalem, podczas pracy nad wydarzeniami, nad grą korytarzową, czy każdym zadaniem, które będzie się odbywało w oddzielnym pokoju, ale także nad tym, co można zrobić podczas samego festiwalu w dużej grupie, w społeczności, może trochę poza szkołą albo na podwórzu szkolnym. To jest scenariusz Mirosława Skrzypczyka Twarzą twarz. Mirosław Skrzypczyk, nauczyciel języka polskiego ze Szczekocin, od lat organizuje tam festiwal teorii żydowskiej. Właśnie festiwal, czyli właśnie działanie całomiejskie, skupione na żydowskiej przeszłości swojej miejscowości. I ten festiwal jest naprawdę festiwalem o coraz większym rozgłosie, który bardzo intensywnie odnosi się do działań artystycznych i one stanowią tak jakby clue tego wydarzenia. Twarzą w twarz odnosi się tyle do myśli Jacka Kuronia, co wprowadza postaci artystów sztuki współczesnej, przede wszystkim Daniela Rycharskiego, a również Pawła Althamera. Daniel Rycharski jest tutaj postacią, która istotna jest przede wszystkim ze względu na prowadzoną przez tego artystę refleksję nad własną społecznością. To jest artysta, która wywodzi się z bardzo małej wsi Kurówko pod Sierpcem w województwie mazowieckim. Został nagrodzony w tym roku paszportem polityki. Jest to człowiek, który gros swojej twórczości artystycznej właśnie poświęca krytycznemu, ale też bardzo społecznemu, wrażliwemu podejściu do własnej pozycji społecznej i do wsi. Mirosław Skrzypczyk proponuje nam tutaj przyjrzenie się jednemu z jego dzieł,
To jest jego film Do czego mnie matka urodziła. Jest tutaj także link do tego filmu. To jest film w takiej stylistyce, która myślę, że zostanie przez naszych uczniów bardzo dobrze odczytana, w stylistyce takiej trochę kiczowatej, czy też kampowej, posługującej się ironią. Ale dzięki temu myślę, że uczniowie są w stanie w bardzo dobry sposób odnaleźć się w twórczości Rycherskiego, takiej właśnie bardzo współczesnej, bardzo opartej na tym, co jest takimi treściami kultury popularnej, kultury, z którą nasi uczniowie są za pan brat. Mirosław Skrzypczyk proponuje nam taką refleksję nad tym, czy to, skąd jesteśmy, jest powodem do dumy, czy też wstydu? I dlaczego mamy się wstydzić z powodu naszej przynależności społecznej? Czy wstyd jest kategorią, którą w ogóle chcemy się tutaj posługiwać? Wydaje mi się, że przyjrzenie się własnej społeczności poprzez właśnie taki język sztuki jest tutaj bardzo mocnym punktem. Bardzo zachęcam do tego, dlatego że ten dialog, który prowadzą tutaj Kuroń i artysta współczesny, jest niezwykle silny i niezwykle zachęcam Państwa do tego, by się temu przyjrzeć. Szczególnie, że działanie, które Skrzypczyk bierze tutaj na warsztat, również ma być działaniem fizycznym. To znaczy on proponuje wyjście na zewnątrz i przygotowanie własnego animacyjnego działania finałowego. Znowuż sprzedając dobrą praktykę ze Szczekocin, czyli budowanie pomników i pomniczków, mapowanie własnej miejscowości, znajdowanie nowych bohaterów, którym można byłoby zbudować pomniki i zorganizowanie wycieczki szlakami tych pomników. Czyli nowa mapa symboliczna, nowe sposoby upamiętnienia miejsc, fizyczny pomnik jakiegoś autorytetu. To jest jedna z propozycji naszego lidera, propozycji, którą można zorganizować lokalnie podczas festiwalu. Przechodząc do kolejnego ćwiczenia, przechodzimy do tego, co najbardziej kojarzy się z festiwalem szkolnym, czyli do debat. Mieliśmy dość duży problem, przygotowując z liderami i liderkami propozycje do narzędziownika patrioty i patriotki, jak ugryźć kwestię debat, tak żeby te debaty były debatami w odpowiednim sposób przygotowanymi, żeby nie zamieniały się w kłótnie, żeby nie polaryzowały, ale żeby skupiały się na tym, co jest wspólne, co pomoże utrzymać relacje między uczniami i nauczycielami. Debata to jest bardzo dobry pomysł, natomiast sposób prowadzenia debaty, który nie każdy ma opracowany, może spowodować, że stanie się ona tragedią. Dlatego wymyśliliśmy, że jednym ze sposobów na to, by doskonale ustrukturyzować tę debatę, jest zwrócenie się w metodzie dociekań filozoficznych i tą zaproponowały Państwu Iwona Kryczka i Olga Gronowska-Pszczoła. Metoda dociekań filozoficznych jest o tyle interesująca, że z jednej strony pomaga nam zadać pytanie wyjściowe, które zawęża jakoś dyskusję, z drugiej strony pozwala naszym uczniom na to, by zadali pytania szczegółowe do naszych pytań wyjściowych. Pytania szczegółowe są już pytaniami ich własnymi, pytaniami, które oni zadają, w związku z tym w jakiś sposób przejmują za tę dyskusję odpowiedzialność, a my pytamy się, dlaczego jest to dla nich istotne, dlaczego te pytania chcą zadać i dyskusja toczy się już na podstawie pytań, które wybrali uczniowie. Natomiast pierwszy krok należy do nas, pierwsza struktura jest nasza.
Więc zachęcam do tego, żebyście Państwo dokładnie przeczytali propozycje Iwony Kryczki i Olgi Gronowskiej Pszczoły na temat debaty metodą dociekań filozoficznych. Są też tutaj podane przykładowe pytania wyjściowe, na przykład co zrobiłby Kuroń w dzisiejszej podzielonej Polsce, jakie cechy charakteryzują patriotkę i patriotę XXI wieku. Więc trochę Kuronia, trochę pytań bardziej ogólnych. Myślę, że znajdziecie Państwo coś dla siebie. Oczywiście może być to jedynie punkt wyjścia do debatowania. Metoda dociekań filozoficznych jest na pewno jedną z lepszych, lepiej strukturyzujących metodą. Przedostatnie ćwiczenie Joanny Roszak, Królestwo wolności od kraju do szkoły. No to znowu ćwiczenie z serii działanie, a nie gadanie. Mówiąc krótko, Joanna Roszak zachęca nas do tego, żebyśmy spróbowali tutaj zdefiniować zmianę, która potrzebna jest w szkole, a także zrealizowali ją. Czyli po prostu zamienili nasze postulaty w konkretne działania na rzecz szkoły. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej również myśleliśmy na ten temat w innym programie, w programie Dream Your School. Po tym programie pozostały takie plakaty z postulatami uczniowskimi. Myśmy te postulaty spisali, podsumowali. Postulaty dotyczą uczenia się przestrzeni, ludzi i technologii w szkole. I gdzieś mam takie wrażenie, że myślenie w takich kategoriach postulatywnych to jest bardzo istotna sprawa diagnostyczna, natomiast wprowadzanie tych postulatów w życie i realne położenie na czymś rąk, działanie, wykonanie tego, to jest sprawa, która w szkole wydarza się stosunkowo zbyt rzadko, nie za często. Tutaj Joanna Roszak w scenariuszu stara nam się sprowadzić myślenie o tyle do kategorii naszej idealnej szkoły, czyli takiej szkoły, gdzie nie ma agresji słownej między nauczycielami czy uczniami, wszystkie relacje są bardzo poprawne. Każe nam zadać sobie pytanie, w jaki sposób powinno się uczyć i nauczać w takiej szkole. Ale z drugiej strony Joanna Roszak idzie dalej i mówi: szkoła szkołą, idealna szkoła, bardzo często o tym myślimy, ale pomyślcie też o idealnym państwie. Jaką konstytucję miałoby idealne państwo, na jakich zasadach by ono funkcjonowało, w jaki sposób ono by się właśnie splatało z myślami naszego przewodnika Jacka Kuronia. Joanna Roszak stara się przeprowadzić taką paralelę między szkołą jako społecznością lokalną, a tym wariantem drugim, czyli naszym idealnym państwem. Jak wygląda flaga takiej krainy, jaką nosi nazwa, jak brzmi jej konstytucja. I tutaj właśnie bardzo istotna sprawa, która już też pojawiła się w jakimś momencie w naszej refleksji, kiedy myśleliśmy o właśnie patriotyzmie i jego definicji. To, że też istotne bardzo dla patriotyzmu jest to, że dokument, jakim jest konstytucja, jest przez nas jakby nie dość, że znany, ale też brany na poważnie i z tej konstytucji wynikają i nasze prawa i wartości. Dlatego ja też proponuję Państwu bardzo zwrócenie się do tej książeczki, którą jest Konstytucja Rzeczypospolitej. Myśmy też wydali taką konstytucję kilka dobrych lat temu w Centrum Edukacji Obywatelskiej. My mamy tych konstytucji w centrum sporo, tak więc postaramy się Państwu je wysłać. Przeczytajmy konstytucję, zastanówmy się, co w tej konstytucji jest, czy nasi uczniowie ją znają, czy jest ona dla nich istotna. Nasze idealne państwo to ćwiczenie właśnie Joanny Roszak, które prowadzi nas od szkoły do kraju.
Moje ćwiczenie ostatnie, zaproponowane przez Annę Janinę Klozę, naszą liderkę, i Katarzynę Zawłocką, która jest nauczycielką w Szkole Plastycznej w Supraślu, jest osobą, która porusza się w świecie sztuki jak w swoim własnym domu. I tutaj mamy zadania, które mogą przydać się nam już na samym festiwalu. Drama, wartości Kuronia, a moje wartości, oraz kolaże. Drama to propozycja na działanie dość intymne w grupie, która się zna, w grupie, która sprawia, że jej członkowie czują się bezpieczni. Jest to rzeczywiście bardzo głębokie przeżycie. My sami na sobie również wypróbowaliśmy tę propozycję dramową, propozycję ćwiczeń. Do przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebne są dwie sale. W jednej siedzi publiczność, w drugiej osoba losuje hasło. Są to hasła związane z wartościami Kuronia, takie jak tolerancja, wspólnota, szacunek, działanie czy pamięć, a później wracając do publiczności, siadając na krześle tyłem do widzów, staramy się tak opowiedzieć o tym haśle, by nie używać słowa, które było na kartce, więc gdy opowiadam o tolerancji, mogę użyć szeregu słów, które ją opisują, natomiast nie używam słowa tolerancja. Publiczność zgaduje, o jakim słowie mówię. Potem, gdy odwrócę się już do nich, mogą zadawać mi pytania. I tutaj te pytania rzeczywiście to są pytania, które w jakiś sposób doprecyzowują to, o czym mówiłam, odnoszą się do tego. Więc z naszych doświadczeń wynika, że są często to pytania bardzo głębokie, dotykające gdzieś takich rzeczywiście osobistych refleksji i wrażeń. Więc w grupie dużej, w grupie hałasującej takie skupienie na pewno będzie trudne do osiągnięcia. Natomiast w grupie małej, w grupie, która się zna, która się rozumie, to działanie może być niezwykle mocne i bardzo, bardzo je polecam. Drugim z działań artystycznych, które można zrealizować już na samym festiwalu, podczas działań wspólnych, takich działań nawet finałowych, jest myślenie o wartościach jako o takich łatwo przekładalnych na język grafiki słowach. Katarzyna Zabłocka proponuje nam ćwiczenie kolaże wartości i pokazuje kolaże, które wykonali jej uczniowie z liceum plastycznego podczas zajęć. Tutaj one słabo je widać, natomiast możecie Państwo sobie je przybliżyć w swoich publikacjach. To są rzeczywiście bardzo interesujące kolaże z gazet. Wystarczy po prostu te gazety pozbierać. To może być też dobra akcja integrująca społeczność szkolną, by te gazety na festiwal przynieść. I wykonane z nich kolaże do cytatów Jacka Kuronia zaprezentować w szkole. Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi. Bardzo mocne, łatwe do wykorzystania i świetne do zawieszenia później w szkole na korytarzu. Graficzne przedstawienia wartości, o których mówimy. Ostatni już ze scenariuszy. Tak jak mówiłam, zachęcam do tego, by wybrać te, które są realne do przeprowadzenia, a nie wybierać wszystkich. One wszystkie są niezwykle interesujące. Natomiast skupmy się na takich, które jak najlepiej zagrają z naszymi uczniami. Zaproponujmy jeszcze też grupom projektowym, zaproponujmy im przejrzenie tej publikacji po to, żeby po prostu znaleźli jakieś inspiracje w pracy nad grą korytarzową. To, co jest dla nas też istotne, to co jakiś czas sprawdzanie, monitorowanie celu, powracanie do tych celów i kryteriów sukcesu, o których mówiliśmy na początku. Więc czy wciąż realizuję te same cele, czy czasem nie zapomniałem w międzyczasie o tym, by sprawdzać, czy nie używamy mowy nienawiści, by
pracować metodą projektu, czy jeżeli mamy kontrakt, bo może się okazać, że w pewnym momencie również kontrakt będzie istotny do spisania, czy jego postanowienia są spełniane. Wracać tak do celów i sprawdzać powinniśmy co jakiś czas, po to właśnie, by zachować tę strukturę. Jak mówiłam, staramy się też wprowadzać elementy metody design thinking. I tutaj, gdy pracujemy z tak nową dla uczniów postacią, jaką może być Jacek Kuroń, proponujemy wykorzystanie właśnie metody design thinking i zrobienia persony. W naszej publikacji znajdziecie Państwo taką kartę do tego, by te persony zrobić. Z takimi pytaniami ogólnymi, jak kim jest ta osoba, co ona myśli, co ona czuje, ale też z pytaniami o jej styl życia, jakiś ważny cytat. W naszej publikacji jest bardzo wiele załączników z tekstami Jacka Kuronia. Są też odnośniki do innych jego książek, które nie mogą się pojawić w książce ze względu na jej objętość. Myślę, że już nie będą mieli dużo okazji, żeby zapoznać się z myślami i postawami Jacka Kuronia. Tutaj możemy zrobić takie ćwiczenie na podsumowanie w szkole, ale to, co jest istotne, zadajmy je także uczniom jako pracę domową. Niech zastanowią się nad patriotą i patriotką dla swojej społeczności, istotną osobą, która w społeczności działa, czy to społeczność szkolna, czy społeczność pozaszkolna. Starajmy się, żeby każdy z członków naszej grupy projektowej przeszedł taki proces i zastanowił się nad tym, kto dla niego jest tym wzorcem. Patrioty i patriotki XXI wieku. Więc zadanie trzecie, które dla Państwa mamy, to określenie persony. Patrioty i patriotki. Po raz kolejny sprawdzamy, uwspólniamy cele i wartości. Starajmy się robić to co jakiś czas. No a kiedy pojawi się konflikt, jak to może się wydarzyć w pracy nad wartościami, nad podstawami, nad tymi bardzo miękkimi, dyskutowanymi w mediach pojęciami, no to tego konfliktu nie bójmy się, ale reagujmy. Bo konflikt na pewno się pojawi, jest to proces grupowy, musimy stawić mu czoła. My proponujemy metodę Co-Resolve Youth Speak, używaną już w naszych programach Trudny Temat, weź to na warsztat i rozwiążmy to razem. Co-Resolve jest o tyle ciekawą metodą pracy, iż dyskusja na samym początku odbywa się przez ruch. To tak zwany chodzony, czyli ćwiczenie, dzięki któremu każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię, niekoniecznie w otwartej dyskusji. Proponujemy na początku, by moderator, którym jest nauczyciel, zadał dość ogólne pytanie dotyczące konfliktu, na przykład takie, jak wygląda współpraca w naszej grupie, a później poczekałby grupa, która stoi w sali, zdecydowała się na mówienie. Jeżeli jedna osoba powie, na przykład, często się kłócimy, te osoby, które się z nią zgadzają, mogą podejść do niej bliżej, stworzyć taką grupę wsparcia. Te, które uważają, że należy do tej opinii się zdystansować, mogą stanąć dalej. Moderatorem, którym jest nauczyciel, ma za zadanie dopytywać te osoby, które manifestują swoją pozycją, swoje niezadowolenie czy też dystans, o ich opinię, w związku z czym kolejne osoby będą mogły się do nich dołączać bądź odchodzić. Wielokrotnie już pracowaliśmy tą metodą. Wiemy, że chodzony jest bardzo dobrym sposobem na to, by bez konfrontacji, bez używania nadmiernej ilości słów, wyrażać pewne opinie, zgadzać się z nimi, dystansować, pokazywać właśnie takim fizyczną obecnością swoje zdanie. Chodzony to jest tylko element tej metody. Później przechodzimy do debaty. Staramy się, żeby osoby, które mają dwie przeciwstawne opinie, mogły usiąść naprzeciwko siebie i rozmawiały ze sobą twarzą w twarz. Za każdym razem staramy się powtarzać naszym uczniom to, że pracujemy tą metodą po to, by pozostać ze sobą w relacji. Że relacja między nami jest ważniejsza niż to, że ktoś ma rację. Relacja jest ważniejsza niż racja.
Staramy się też poprosić uczniów, by dokładnie się słuchali i wyłapywali te elementy z dyskusji, z debaty, które są dla nich jakimiś takimi ważnymi elementami, ważnymi słowami, stwierdzeniami, takimi memento. Nazywane są one w tej metodzie ziarnami prawdy. One rzeczywiście gdzieś tam z głowy pozostają. Później na ich podstawie łatwiej jest podjąć decyzję, która jest finałem tej metody. Decyzja polega na tym, że uczniowie decydują się na coś. Od dziś będę robić to i to. Od dziś będę zachowywać się tak i siak. Ta metoda jest bardzo dobrze opisana na naszej stronie trudnytemat.co.org.pl. Ten materiał, który znajdziecie Państwo w narzędziowniku, to jest taki napisany przeze mnie opis na podstawie scenariusza Małgorzaty Borowskiej. Tak więc jeżeli jesteście Państwo przekonani, że ta metoda rozwiązywania konfliktów na pewno pojawi się w Waszej grupie, zachęcam do tego, żeby zapoznać się głębiej z tym scenariuszem. Finałem jest ewaluacja, czyli podsumowanie festiwalu, wyciągnięcie wniosków. Oczywiście jest bardzo wiele podręczników, książek z ewaluacją, z ćwiczeniami, z zadaniami. My polecamy podręcznik Jak ewaluacja to z klasą, który można znaleźć na stronie Fundacji Szkoła z Klasą. Tutaj podaję link. To bardzo dobry przewodnik, który pokaże Państwu kilka znanych i sprawdzonych ćwiczeń ewaluacyjnych. Warto również, żeby każdy uczeń mógł zabrać głos podczas takiej ewaluacji i powiedzieć, co było dobre, co należało zmienić, co należy w przyszłości wziąć pod uwagę. Kiedy przygotowujemy taki festiwal korytarzowy, grę uczniowską, to wszyscy są bardzo zaangażowani, chcą, żeby ten ich pokój wyglądał jak najciekawiej, żeby te zadania, które proponują, były jak najbardziej atrakcyjne. Dlatego tutaj jakby jest też dużo emocji, dużo wrażeń. Ewaluacja jest jak najbardziej przydatna. Tak kończy się nasz narzędziownik, krok po kroku prowadzący Państwa przez pracę nad Dniem Patrioty i Patriotki. Czy są jakieś pytania, wątpliwości? Mamy jeszcze kilka minut. Proszę używać czatu. Ja chętnie odpowiem. To jeszcze odpowiedź na pytanie, dlaczego organizuje Dzień Patrioty i Patriotki. Pani Ewa Misiajek pisze, zdrowo pojęta duma, duma z tego, że jestem Polakiem, powinna charakteryzować każdego naszego ucznia. Dzisiaj ta duma nie jest tak często spotykana, a to ona daje dbałość o dobro nas wszystkich. Widziałam, że ktoś jeszcze starał się napisać. Pani Zofia mówi, że wiążmy z tym tolerancję dla inności i wolności drugiego człowieka. No to są też te definicje patriotyzmu, które Państwo stworzycie ze swoimi uczniami. Więc też zobaczycie Państwo, jak oni postrzegają ten patriotyzm, te wartości, które dla nas, nauczycieli, też mogą być nieco inne. Pani Halina Pawłowska, dla mnie patriota XXI wieku. O, tutaj coś mi się... To osoba otwarta na drugiego człowieka i chętna do wspierania innych w trudnych sytuacjach. Pani Zofia mówi, że najmłodsi są też aktywni na swój sposób. Tak, przychodzą na 11 listopada, pięknie ubrani.
Pani Katarzyna mówi, już mam pomysł, jak zorganizować dzień. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten narzędziownik Państwu pomoże i objaśni strukturę pracy nad Dniem Patrioty. Już w poniedziałek mam nadzieję mieć go w wersji papierowej i wysłać do Państwa na adresy szkół. Pojawiają się pytania o tym, czy za webinarium jest potwierdzenie udziału. To webinarium jest takim bardziej webinarium informacyjnym, więc nie przewidujemy tutaj żadnych potwierdzeń. Natomiast rzeczywiście za udział w projekcie oczywiście będą zaświadczenia. Czy można zorganizować webinarium dla uczniów aktywnych w Dniu Patrioty? No, jest to nowy pomysł. Musimy się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście takie webinarium się przyda. Z moich doświadczeń taki festiwal jest na tyle angażujący, że uczniowie już w Dniu Patrioty nie mają na to czasu. Natomiast rzeczywiście zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób pokazać, że to się dzieje w 160 szkołach w całej Polsce. W jaki sposób nawiązać tę sieć. Ja wysyłałam też Państwu link do takiej aplikacji, która miałaby nas jakoś tam zsieciować i połączyć. Będziemy testować, w jaki sposób ona działa. Czy należy dokumentować krok po kroku przygotowania do tego dnia? Oczywiście byłoby świetnie, gdyby Państwo takie dokumentacje prowadzili. Ta aplikacja, tablet, którą Państwu wysłałam, ona rzeczywiście, Padlet, którą Państwu wysłałam, ona rzeczywiście takie funkcje ma. Ona polega trochę na tym, na czym polega tablica korkowa. To znaczy każdy z Państwa może przywiesić taką wirtualną karteczkę ze zdjęciem czy opisem. Rzeczywiście najważniejsze dla nas jest to, żebyście Państwo podzielili się swoją pracą, ale również tym, co się dzieje podczas samego festiwalu, więc będziemy zbierać te Państwa relacje, będziemy je udostępniać, będziemy się nimi chwalić, będziemy mówić, że rzeczywiście w 160 szkołach w Polsce takie święto się wydarza. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chodzi o webinarium, tak, o webinarium podczas Dnia Patrioty, skonfrontowane z doświadczeniem trenerów CEO. Pomyślimy, w jaki sposób to zorganizować, Pani Doroto. Jest to nowy pomysł, jesteśmy otwarci. Widzę, że jeszcze Pan Robert pisze i Pani Aleksandra, to niech będą to dwa ostatnie pytania. Pani Milena pyta, czy będzie kolejne webinarium. Tak, myślę o webinarium końcowym, webinarium ewaluacyjnym dla Państwa. Przez 2 miesiące do listopada będziemy mieli jakiegoś koordynatora. Panie Robercie, zasada jest taka, że koordynatorem we własnej szkole jest Pan. Jeżeli w Pana regionie działa jakiś lider bądź liderka szkoły tolerancji, proszę napisać do mnie na maila maja.dobiasz@ceo.org.pl i postaram się Pana skontaktować z liderem i liderką. Zresztą mówię do Państwa wszystkich, że takie regionalne wsparcie może być oczywiście możliwe. Natomiast rzeczywiście działania mają taki charakter szkolny, więc Państwo jesteście koordynatorami działań uczniowskich. Pani Aleksandra potwierdza to webinarium dla uczniów. Dobra, zastanowimy się nad tym pewnie. Proszę Państwa, już jest po 18. Pani Milena jeszcze pisze ostatnie pytanie. Poczekamy na nie. Dzień w formie aktywnej. Dziękuję. Ja również Państwu bardzo dziękuję za udział w tym webinarium. Mam nadzieję, że trochę przybliżyłam Państwu, czym jest ten narzędziownik i w jaki sposób z nim pracować. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę świetny dzień, 16 listopada.
Bardzo dziękujemy za udział. Widzimy się na kolejnym webinarium Szkoły Tolerancji. Do widzenia.